I jedynym powodem uchylania tychże wyroków, a nawet wypuszczania sprawców na wolność, jest fakt, że poszczególne składy Sądu Najwyższego, czy też niektórych sędziowie w sądach powszechnych, twierdzą, iż sędziowie zasiadający na etapie orzekania, czy to w pierwszej, czy drugiej instancji, w sprawach, o których tutaj mówię, byli powołani przez Krajową Radę Sądownictwa,